Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie, erygowana przed rokiem 1390, potwierdzona aktem erekcyjnym Jakuba Skokrzwi, biskupa płockiego w 1405 roku. Kościół, przed którym stoimy, wybudowany w latach 1906-1912 staraniem parafian i księdza Jerzego Kamińskiego. Parafia liczy dzisiaj 3183 osoby. Od 5 lat w parafii obchodzimy rocznicę śmierci błogosławionej Marianny Biernackiej, pochodzącej z Lipska nad Biebrzą, naszej diecezjanki, która oddała życie za synową. W dniu albo w okolicach dnia śmierci błogosławionej Marianny, 13 lipca, obchodzimy jej wspomnienie i zapraszamy na ten dzień, szczególnie teściowe, ponieważ Marianna Biernacka oddała życie za synową, która była w stanie błogosławionym, a którą wyznaczono na śmierć jako karę dla Polaków za śmierć żołnierza niemieckiego. Z nią zginęło 49 Polaków z Lipska. My tutaj mamy figurę błogosławionej Marianny w ołtarzu bocznym i z tego powodu w jakiś sposób zaczęliśmy myśleć o tym, by ją upamiętniać, by o niej mówić i by wskazywać na ten moment, kiedy potrzeba, byśmy my wszyscy zauważyli po pierwsze życie błogosławionej Marianny i jej heroiczny czyn, ale też byśmy pokazywali ją jako przykład dla tych, którzy mówią, że teściowe to najgorsze zło, a jednak teściowa to mamusia, która troszczy się też o to przybrane, to nowe dziecko. Pielgrzymi zawsze niosą błogosławieństwo dla tych, którzy ich podejmują, którzy ich witają, którzy są dla nich czymś ważnym, którzy są osobami, które przyjmują, przychodzą im z pomocą. I tutaj nasi parafianie bardzo czekają za każdym razem na pielgrzymów, którzy wędrują na Jasną Górę. Z jednej strony, by przyjść im z pomocą, ale też widzą, jak wielkie błogosławieństwo spływa na tych, którzy przyjmują pielgrzymów. I z tego powodu też tak ofiarnie starają się przyjąć pielgrzymów na obiedzie, przyjąć się na odpoczynku, wspierać. Są pielgrzymi, którzy wędrują, czy wędrowali, są parafianie, którzy wędrowali na Jasną Górę, czy wędrują na innych pielgrzymkach, szczególnie na pielgrzymce w intencji trzeźwości narodu do Niepokalanowa, którą prowadzę od 20 lat. I to oni w taki przedziwny sposób potrafią dostrzec i inspirować innych do takiej działalności, by pomagać, by wspierać pielgrzymów. I jednocześnie ten zamysł Grupy Białej rozszerzyliśmy w parafii już nie tylko na ten czas, kiedy idzie pielgrzymka, ale modlimy się w godzinie apelowej przez całe wakacje. Modlimy się przede wszystkim za naszą parafię, o ochronę. Mówię o tym, że jest to tarcza różańcowa, o ochronę dla parafii, ale ten czas będzie też szczególnym czasem, kiedy będziemy się modlili za pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę.